To wyjątkowo perfidny rodzaj przestępstw, w których ofiarami padają przede wszystkim osoby w podeszłym wieku, tracąc często wszystkie oszczędności życia. Metoda na wnuczka znów zbiera swoje żniwo wśród seniorów. O szczegółach w dalszej części serwisu. Jest wtorek, 10 dzień grudnia, Michał Baraniewicz. Witam Państwa i zapraszam na kolejne wydanie Wiadomości Regionalnej Telewizji Polskiej. Po 40 latach nareszcie doczekali się. Piękną drogę nam zrobili, najpiękniejszą w powiecie. Poszukiwana 63-latka z Nysy. A serwis zaczynamy od ważnego komunikatu. Nyscy funkcjonariusze policji prowadzą poszukiwania 63-letniej Marii Serby, która od 8 grudnia nie powróciła do domu i nie nawiązała kontaktu z rodziną. Kobieta ma siwe włosy, 168 cm wzrostu i około 80 kg wagi. W dniu zaginięcia ubrana była w niebieską kurtkę ortalionową, w białe kwiaty, brązowe spodnie, czarne sportowe buty oraz zieloną czapkę. Znakiem charakterystycznym, który może być pomocny w identyfikacji zaginionej, jest specyficzny chód kobiety z pochyloną do dołu głową. Ktokolwiek zna miejsce pobytu lub mógłby podać jakiekolwiek informacje na temat Marii Serby, proszony jest o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Nysie bądź najbliższą jednostką policji na terenie całego kraju. Oszustwo na wnuczka jest niestety bardzo popularnym przestępstwem, czego dowodem jest wyrok, który 9 grudnia zapadł w Opolskim Sądzie Okręgowym w sprawie Piotra K. Niniejszą metodą wyłudził niemal 500 000 zł. Przestępstwa dotykają niestety osoby starsze, które niejednokrotnie mają problemy z kojarzeniem, pamięcią, bądź też są podatne na różnego rodzaju sugestie. Zazwyczaj historyjki tylko się zmieniają, a cała procedura tego oszustwa powtarza się. I tutaj oczywiście głównie ofiarami padają starsi ludzie. Hochstapler dzwoni do starszej osoby, najpierw ustalając sobie z reguły według książki telefonicznej jej personalia. Często te numery są wybierane z książek telefonicznych, z przypadkowo gdzieś odczytanych numerów. I tak wybiera numer do na przykład pani Józefy, bo imię sugeruje wiek. Potem sprawdza, czy osoba wciągnie się w tak zwaną grę psychologiczną i próbuje wyciągnąć od niej wszelkie istotne informacje. Biorę za słuchawkę, głos niesamowity, płaczący wręcz, błagający, ochrypły i mówię, słuchaj, mówię, kto to dzwoni? Mówię, przepraszam, kto to dzwoni? Czy to Bartek? A mówi, tak, to ja. Zazwyczaj obok płaczliwego, załamanego głosu pojawia się życiowa tragedia bliskiego. I on mówi, jadąc rozbiłem swój samochód i komuś rozbiłem, bardzo mówi, poharatane samochody są dwa. I w tobie tylko tą nadzieję pokładam. I proszę, błagam Ciebie o pomoc. Na czym ta pomoc ma polegać? No mówi, potrzebne mi są bardzo pieniądze. I ja mówię, a ile Ci potrzebne tych pieniędzy? Cała zdenerwowana jestem. No mówię, pytam się, na ile wyceniona jest ta szkoda tego samochodu? On mówi, na 12 tysięcy. Elementem przestępstwa jest także to, że cały czas jest utrzymywany kontakt telefoniczny między sprawcą, wyłudzaczem, a ofiarą, która nie ma szans na weryfikację prawdy. Nawet 5 minut nie było, nie czekał, tylko dzwonił, bez przerwy dzwonił, czy już. Postanowiliśmy ci dać 3 tysiące tylko, mówi, tych pieniędzy. No, ojej, babciu, ale jeszcze może masz, ja ci oddam, w piątek ci oddam te pieniądze. Ja mówię, skąd ty oddasz, jak ty nie masz pieniędzy i w piątek, to ja już mam metę, że pożyczę sobie, a tobie oddam, mówi. Ja mówię, słuchaj, mam jeszcze trochę tych pieniędzy, wszystko, całą krwawicę ja tobie oddam, żebyś tylko ocalony był. Rzecz jasna, po pieniądze nigdy nie przychodzi wnuczek. Pieniądze, które są rzekomo potrzebne tym oszustom, no to zazwyczaj właśnie ktoś je odbiera, jakaś osoba trzecia, nieznana. Kto przyjedzie? Ja mówię po te pieniądze. A on mówi, już tam kolega stoi przed blokiem, przed domem twoim stoi. Ja patrzę, stoi rzeczywiście młodzieniec w krótkich spodenkach. Głośno zapytałam, mówię, to pan, mówię, od wnuka. Tak, mówi, to ja, mówi. Ja też, mówi, pożyczyłem 3 tysiące, tyle ile miałem, mówi, to pożyczyłem 3 tysiące jemu.
Ja mówię, no to dobrze, zaraz panu mówię, tu mąż przyjdzie i mówię, przyniesie te pieniądze. W sumie było 8 tysięcy pieniędzy. Potem pozostaje już tylko gorzka prawda. Przyszłam do tego domu i zastanowiłam się, mówię, zaraz ja do wnuka przedzwonię. I wnuko, słucham, mówi. I ja mówię, synku, czy już, mówię, powiadomił cię, że jedzie z tymi pieniędzmi do ciebie? A on mówi, babuniu, coś, bo mówią na mnie babuniu dzieciaki, babuniu, coś ty najlepszego zrobiła. Ja już nie dyskutowałam, nie rozmawiałam z nim wcale, odłożyłam słuchawkę. No i po prostu koniec w tej sprawie i przygoda się skończyła. Trudno mi się pogodzić z tym, ale będę żyła, może Pan Bóg mi da, żeby tylko zdrowie było, żebyśmy mieli zdrowie i pożyli jeszcze trochę. Od razu, niezwłocznie zawiadomić najbliższą jednostkę policji, numer alarmowy. Być może tą osobę, która odbierała pieniądze, widział jeszcze ktoś inny. Być może gdzieś zarejestrowany jest na monitoringu. To zawsze jest dla nas większa możliwość zatrzymania sprawcy tego oszusta. A przestrogą niech będzie wczorajszy wyrok w Opolskim Sądzie Okręgowym w sprawie Piotra K. 4 lata i 8 miesięcy więzienia. Mężczyzna wyłudził sposobem na wnuczka niemal 500 000 złotych. Według śledczych oszukał kilkanaście starszych osób w całym kraju. Tym razem widniejące transparenty nie głosiły pretensji, a wręcz przeciwnie. Uśmiechnięte twarze i okrzyki podziękowań to obraz, który można było oglądać pod świetlicą we wsi Konradowa, gdzie oficjalnie otwarto nowo wyremontowaną drogę, na którą mieszkańcy czekali prawie 20 lat. Wielu negatywnie nastawionych mówiło, że to jest nierealne do wykonania. Prawda, panie prezesie? Pan powiedział, że zrobią i zrobili. I za to im dziękujemy, chwała. Polska, dziękujemy, dobra firma. Wykonawcom, całej władzy, wszystkim. Ledwo mijające się dwa samochody ciężarowe na wąskiej, dziurawej drodze. Samochody falujące na kolejnach, piesi do świetlicy czy kościoła idą po jezdni, ponieważ nie ma dla nich chodnika. Tak przez wiele lat wyglądał przejazd przez wieś Konradowa. Mieszkańcy po wielu prośbach, pismach i protestach nareszcie uczcili zakończenie inwestycji, która trwała niespełna 3 miesiące. Dokładnie czekali na to od 1997 roku. Jesteśmy przeszczęśliwi, czekaliśmy 40 lat. Pani idzie do nas. Proszę panią, dziękujemy wszystkim wykonawcom. Piękną drogę nam zrobili, najpiękniejszą w powiecie. A problemy konradowian były znane w całej Polsce. Gdy chcieli zorganizować blokadę drogi, musieli iść do Nysy na najbliższe przejście dla pieszych. Walczyliśmy, no to chyba od zarania, od wojny drogi ładnej nie było. Dokumenty, jakie mam zgromadzone, to o tym świadczy i odpisy z lat XX do tyłu, gdzie już były decyzje nawet wydane, że będzie droga realizowana. 9 grudnia o godzinie 11 nastąpiło uroczyste otwarcie i droga jest już przejezdna. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz województw, powiatowych i gminnych. Wstęgę przecięli m.in. marszałek województwa Andrzej Buła oraz sołtys Konradowej Teresa Gołdyn. Wyremontowany fragment przebiegający przez wieś liczy prawie 2 km. Koszt inwestycji wynosi 6 milionów złotych, z czego 5 milionów pozyskano ze środków unijnych. Jak powiedział marszałek województwa, niedługość drogi świadczy o tym, jak będzie przydatna. Ten niewielki odcinek otwiera możliwości na przyszłość, a budowa powinna zwrócić się kilkakrotnie. Kilometra 700 robimy na przykład niesamowite możliwości na przyszłość. I to jest jak gdyby taka perspektywa właśnie rozwoju, tak? Że czasami nie ilość, a jakość i krótki odcinek. Nowa, bezpieczna droga z pasami, chodnikami i ścieżką rowerową napawa dumą władzę i mieszkańców wsi. Pozostaje mieć jedynie nadzieję, że inne, nie mniej ważne inwestycje drogowe będą także już wkrótce realizowane, a drogowcy nie będą musieli czekać kolejnych 20 lat. Plan transportu publicznego jest dokumentem, który muszą opracować wszystkie gminy w Polsce liczące powyżej 50 tysięcy mieszkańców oraz powiaty, które zamieszkuje więcej niż 80 tysięcy. A czas na ich uchwalenie upływa już w marcu 2014 roku.
starostwie powiatowym w Nysie odbyło się spotkanie otwarte dla mieszkańców, które dotyczyło konsultacji w sprawie projektu planu transportowego, które cieszyło się sporą frekwencją. Czym jest plan transportowy? Dotyczy właśnie transportu, czyli synchronizacji wszystkich środków transportu na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, który jest wymogiem ustawowym określającym jakby zakres przygotowania tego dokumentu w układzie hierarchicznym, ponieważ są plany transportowe krajowy, wojewódzki, powiatowy i miejski czy gminny. W projekcie zawartych jest kilka kluczowych obiektów związanych z transportem publicznym. Jednym z nich jest dworzec kolejowy w Nysie, z którego dziennie korzysta od 1000 do 2000 pasażerów, a który ma stanowić punkt przesiadkowy pomiędzy poszczególnymi środkami lokomocji. Na dworcach kolejowych, jak to na dworcach kolejowych, zwłaszcza w Nysie, wielki ruch, tłok oraz ścisk. Systematycznie znikają kolejne połączenia kolejowe oraz autobusowe jako rzekomo nierentowne. Sytuacja wygląda nieco lepiej, jeśli chodzi o komunikację autobusową. Autobusy jeździły, jeżdżą, będą jeździć bez względu na to, jaki to będzie przewoźnik, czy to będzie przewoźnik powiatowy, czy to będą firmy działające na naszym rynku przewozów. My staramy się, proszę Państwa, żeby ta oferta się nie pogorszyła. Proszę zauważyć, że po to są właśnie takie konsultacje i spotkania. One temu służą. Autobusy na pewno nie znikną z naszego krajobrazu, jednak znacznym zmianom może ulec ich struktura. Aktualnie powiat Nyski zamieszkuje około 140 tysięcy mieszkańców, natomiast według prognoz w 2035 roku powiat będzie liczył prawie 30 tysięcy mniej mieszkańców. Będziemy obsługiwać te linie, które uznamy, że są liniami użyteczności publicznej powiatowymi, ale obok nas będą jeszcze linie gminne, będą przewozy miejskie, będą przewozy na zasadzie porozumienia dwóch gmin, na przykład gmina Nysa, mając swojego przewoźnika, może też zawierać umowy o organizację przewozów. Pocztą elektroniczną, tradycyjną albo poprzez wizytę w starostwie powiatowym. Zostało nam już tylko zaledwie 9 dni na zgłoszenie naszych uwag i propozycji odnośnie planu transportowego. Lubimy narzekać na komunikację, ale jeśli nic z tym nie zrobimy i nie zgłosimy żadnych wniosków, pretensje odnośnie jej funkcjonowania będziemy mogli mieć tylko i wyłącznie do samych siebie. Dla Regionalnej Telewizji Opolskie Tomasz Perfikowski. Przed nami jeszcze informacje w skrócie. Czad po raz kolejny zbiera śmiertelne żniwo. Mieszkaniec Paczkowa zmarł prawdopodobnie w wyniku zatrucia tlenkiem węgla. W sobotę około godziny 18.30 oficer dyżurny został poinformowany o zgonie mężczyzny, mieszkańcu Paczkowa, znalezionym właśnie w mieszkaniu na terenie miasta. Dyżurny natychmiast na miejsce skierował patrol, jak również inne służby, pogotowie ratunkowe i straż pożarną. Lekarz pogotowia stwierdził zgon tego mężczyzny. Straż, która przyjechała na miejsce, stwierdziła obecność tlenku węgla. Po wykonaniu oględzin, po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, policjanci wstępnie ustalili, że przyczyną zgonu tego mężczyzny mogło być zatrucie tlenkiem węgla. Przyczyną zaczadzenia była niedrożna wentylacja w łazience. Zatrucia tlenkiem węgla stają się poważnym problemem na terenie gminy Paczków. Na przestrzeni ostatnich kilku lat liczba ofiar czadu na Opolszczyźnie oscylowała wokół 4 do 6 osób w ciągu sezonu, przy czym praktycznie nie było roku, by wśród nich nie znalazł się mieszkaniec Paczkowa. Strażacy kolejny raz apelują o sprawdzanie stanu pieców i przewodów wentylacyjnych. Warto też wyposażyć się w czujniki czadu. W Nysie, jak i w wielu polskich miastach, brakuje miejsc parkingowych i nie jest to żadną tajemnicą. Jednak władze powiatu postanowiły nieco ulżyć kierowcom. Póki co parking wielopoziomowy przy placu Paderewskiego za około 6 milionów złotych może pozostać jedynie w sferze marzeń. Przy aktualnym stanie budżetu trzeba szukać rozwiązań na miarę naszych możliwości. 30 nowych miejsc parkingowych ma powstać przy ulicy Prudnickiej w Nysie. Nowe miejsca postojowe mają być zorganizowane wzdłuż ulicy, co będzie skutkowało zwężeniem szerokich traktów pieszych. Inwestycja ma być realizowana w 2014 roku.
W ubiegłym tygodniu poruszyliśmy sprawę dziury, która od dłuższego czasu znajdowała się na ulicy Słowiańskiej. Znajdowała się, bowiem nie minęła nawet doba od naszej wizyty i ubytek został załatany. Kierowcy odetchnęli z ulgą, a my zastanawiamy się, czy za każdym razem, kiedy pojawi się podobny problem, będzie potrzebna interwencja mediów, aby szybko znaleźć jego rozwiązanie. Przełom listopada i grudnia. 4 grudnia, 10 grudnia przetarg na obwodnicę Nysy stale się przesuwa, a z ust polityków Platformy Obywatelskiej padają kolejne daty odnośnie tej inwestycji. Przesunięcia wynikają m.in. z potrzeby przeprojektowania dokumentacji i jej odchudzenia. Kolejna data podawana przez polityków to 11 grudnia. Czy tym razem dotrzymają słowa, czy przetarg zostanie ponownie przesunięty? Jarmarki świąteczne pozwalają poczuć magiczną atmosferę świąt. Piękne dekoracje, kolorowe stragany z prezentami, zapach grzanego wina i lokalnych świątecznych przysmaków. Warto tam być choćby przez jeden dzień. Gdzie się wybrać w poszukiwaniu świątecznego klimatu? Stanowczo na bastion świętej Jadwigi w Nysie. Kiedy śnieg pokrywa gotycką dzwonnicę i najbardziej stromy w Europie dach bazyliki, Nysa staje się tłem pięknej, zimowej baśni. Jarmarki bożonarodzeniowe wpisane są na stałe w kulturę każdego europejskiego kraju i przez wielu uznawane są za jedną z najpiękniejszych gwiazdkowych tradycji. Ten w Nysie odbywa się w bastionie świętej Jadwigi wokół błyszczącej, ogromnej choinki. Po raz pierwszy jednak organizatorzy, czyli Nyskie Biuro Informacji Turystycznej, postanowiło z wnętrza murów wyjść na zewnątrz. W tym roku będzie nieco inaczej. Jarmark będzie na zewnątrz, na dziedzińcu bastionu świętej Jadwigi. To także doskonały moment, żeby zaplanować dłuższy pobyt na bastionowym jarmarku. Będzie na to podwójna szansa, bowiem bożonarodzeniowe stragany będą dostępne przez dwie niedziele, 15 i 22 grudnia. Każdy z kupieckich dni będzie podzielony tematycznie. 15 grudnia będziecie Państwo mogli kupić wszystko to, co ozdobi nasze mieszkanie, co będziecie Państwo mogli powiesić na choinkę. Będą to różne robione, ręcznie robione rzeczy. Będzie ceramika, będzie wiklina. 22 z kolei będzie to jarmark dla wystawców wyrobów garmażeryjnych. Aczkolwiek zapraszamy pozostałych też. I tak będziecie Państwo mogli sobie kupić to wszystko, co postawicie na stół, co będzie można zjeść na kolację wigilijną. I będzie karp, będą wyroby wędliniarskie. Będzie można kupić też oscypki. Mimo wszechogarniającej zimowej aury, atmosfera adwentowych wydarzeń pomoże rozpalić zarówno duszę, jak i ciało. Będzie też można kupić sobie grzane wino, oczywiście też zaopatrzyć się w wino. Z pewnością będzie tu można poczuć się jak w bajce i długo spacerować wśród świątecznych kramików i przystrojonej światełkami choinki. Co roku sprzedawcy dbają o bogatą ofertę produktów, których różnorodności w tym roku na pewno nie zabraknie. Bardzo wielu wystawców odpowiedziało na nasz apel. Bardzo dużo osób przyjedzie. Doliczyłyśmy się około 50 wystawców. To jak na nasz jarmark to jest bardzo dużo. Przyjadą do nas wystawcy na przykład z Wrocławia, z Żywca. A wszystko będzie możliwe także dzięki uprzejmości Starostwa Powiatowego w Nysie, które bezpłatnie użyczyło stoiska handlowe. Mikołajki to dzień, w którym obdarowujemy się najróżniejszymi prezentami. Od drobiazgów po prezenty nieco większe i droższe. Nysanie mogli również w ten dzień uratować komuś życie. Zostań dawcą szpiku. Pod takim hasłem studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie zachęcali mieszkańców do zarejestrowania się w bazie dawców. Jak wygląda taka rejestracja? Szybko i bezboleśnie. Naprawdę nie ma czego się obawiać. Polega to na wypełnieniu krótkiego formularzu, który my tak naprawdę to robimy. Spisujemy dane z dowodu osobistego i na podstawie pałeczek pobieramy wyrma z policzka. Niestety nie każdy może się zarejestrować w bazie dawców. Jak mówi Katarzyna Olender, przewodnicząca Studenckiego Koła Medycyny Ratunkowej, jest kilka przeciwwskazań. Choroby wątroby, choroby nowotworowe. Powyżej 55 lat już niestety ze względu na zdrowie po prostu tych osób. Później, jeżeli by doszło do przeszczepu, no to niestety nie. Studenci nie siedzieli jak przysłowiowy Turek na kazaniu, ale sami również szukali potencjalnych dawców na ulicach Nysy.
To ogólnie rzecz biorąc, kobiety reagowały bardzo pozytywnie. Większość kobiet się zgodziło, natomiast mężczyźni boją się igieł, zwłaszcza myśleli, że będziemy ich kuli na miejscu. I to jest całkowicie naprawdę. I w ogóle wyperswadować tym osobom, że nie będziemy ich kuły, tylko wystarczy patyczek, którym pobierzemy właśnie ślinę, to okropnie reagują nawet na coś takiego. Zbiórka odbywała się pod patronatem Fundacji DKMS, czyli Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska, która działa od 2008 roku. W sobotę w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie burmistrz Nysy Jolanty Barskiej wraz z wyborcami, zorganizowane przez nowo powstałe Stowarzyszenie 60 tysięcy. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, czyli Stowarzyszenie 60 tysięcy, jest organizacją ukierunkowaną na rozwój blisko 60-tysięcznej gminy Nysa. Powstali zaledwie kilka miesięcy temu, ale już ciężko pracują na swój sukces. W sobotę na ich zaproszenie w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej pojawiła się burmistrz Nysy Jolanta Barska. Pomysł wypłynął na pierwszym spotkaniu stowarzyszenia. Zastanawialiśmy się, co możemy wspólnie zrobić. Zastanawialiśmy się nad jakimiś ciekawymi pomysłami. No i zdecydowaliśmy, że tym ciekawym pierwszym pomysłem będą cykliczne spotkania z różnymi osobistościami ze świata polityki, ze świata dziennikarstwa, nauki i takie spotkania planujemy. Stowarzyszenie miało więcej działać, mniej informować, ale życie pisze najróżniejsze scenariusze. Wiadomo, dzisiaj jakieś owoce tego spotkania są, ale chcielibyśmy, żeby były też jego efekty wymierne. Co roku w okolicach nowego roku budżetowego były organizowane spotkania z burmistrz Nysy Jolantą Barską przez Urząd Miejski. Tym razem zorganizowało je Stowarzyszenie 60 tysięcy. Na spotkaniu pojawił się cały przekrój społeczeństwa, od młodzieży po seniorów. Pomimo sali wypełnionej po brzegi ze strony mieszkańców nie padły żadne trudne pytania, na które nie można by się wcześniej przygotować. Pytano m.in. o remont tamy na Jeziorze Nyskim, przetarg na obwodnice, tereny po byłym FSD czy sytuację na rynku pracy. Prawdziwą sensacją okazała się natomiast deklaracja burmistrz w sprawie galerii handlowej w centrum. Ja jestem na tak dla dekady. Natomiast proszę Państwa, widzimy, powstał park Bendo, tak? Wartość dodana tego projektu jest rewelacyjna, przez którą tamtędy przejeżdżałam i jestem zbudowana. Więcej o handlu w Nysie już w następnym wydaniu wiadomości Regionalnej Telewizji Opolskie. Aktualnie większość osób kojarzy Czesława Mozilla z popularnym programem telewizyjnym o profilu Talent Show, gdzie zasiada w roli jurora. Jednak Czesław to przede wszystkim muzyk z charakterystyczną barwą głosu i żartobliwą narracją. Po koncercie Czesław Mozil udzielił bardzo szczerego wywiadu o branży, swoich uczuciach i wyjątkowości Nysy. Nie lubię tego Dawida Pociadło, on jest za zdolny i nie trzeba było go przepuścić. Po prostu kradnie, jak mówiłem ci na koncercie, kradnie nasze kobiety i naszych fanów. Na pełny wywiad zapraszamy po wydaniu wiadomości Regionalnej Telewizji Opolskiej. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę. Na kolejne wydanie wiadomości zapraszam już w najbliższy piątek, 13 grudnia. Proszę jednak pamiętać, że już w środę premiera nowego cyklu publicystycznego Regionalnej Telewizji Opolskie, a bezpośrednio po serwisie zapraszam na wywiad z Czesławem Mozilem. Do zobaczenia.